Świętym Mikołajem. Skomin. Dobra, wbijamy. O nie, 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 nie! Jest lekki problem. Dzień dobry, ja jestem Nocka PKPL i dzisiaj jesteśmy Świętym Mikołajem. Właśnie tutaj dzisiaj wziąłem takie rzeczy. O, najpierw się weźmy, ubierzmy. My się weźmiemy to, żeby nam było cieplutko i będziemy rozdawać ludziom prezent. Tutaj do mojego worka bierzemy to wszystko, cyko. I to będą nasze tutaj prezenty, które rozdamy. Znaczy, tu będą nasze opakowania. Dobra, zabieramy to. No i weźmy tutaj jeszcze wszystkie pozostałe rzeczy, które tutaj mamy. Także dobra, jesteśmy na saniach i... No i dobra, no i... Wow, w ogóle ja bym tutaj jakoś, nie wiem, zszedł. O, no, no super. No bardzo super. No i Mikołaj się zazwyczaj tutaj skomin, więc więc wbijamy, bo właśnie jesteśmy Świętym Mikołajem. Tak właśnie wygląda w tym stroju. Także w ogóle. Dobra, wbijamy. O nie, 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 nie! I w ogóle prawie w ogóle ten... Dobra, jemy. O nie, gdzie ja jestem? Jest lekki problem. Bo to nie jest tak, jak powinno być. To zróbmy tutaj coś ciekawego u tego pana, bo on widzę, że jeszcze... Znaczy właściwie to on widzę, że tutaj jeszcze się nie przygotował za bardzo na Wigilię, więc mu trochę w tym pomożemy. O, na przykład tu damy choinkę. I damy trochę prezentów. Więc oczywiście dajemy tutaj prezenty. Cyk, cyk, cyk. I jakoś tak wyjdzie. No dobra, być duży prezent. O, zbrojkę diaksową dajmy. I tu dajmy, nie wiem. Dajmy śmieciową. Ochrona 4. O. O, ochrona 4 dajmy. Cyk, cyk, cyk. I tu na przykład dajmy chest plate, o, spodnie i tutaj lądowe butki czy tam coś. Dobra, idziemy stąd. Obraz! Co tym myślicie? Dobra, tutaj coś takiego właśnie rozwiesimy, bo wiem, jakieś takie może skarpety. O, nie, no. O, dobra, takie skarpety będą dobre. Chociaż dobra, może weźmy i tego prezentu. Czym ja to zbieram? I tego prezenta po prostu dajmy tutaj, o. Tu dajmy cyk i cyk. Dajmy jeszcze trochę ciastek. No i dobra, idziemy z tą telo, bo może być nieciekawie. W ogóle ktoś zostawił otwarte drzwi. Nie, tu jest jakiś zombie XD. Nie, tu szkielet XD. 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 Także ja tutaj uciekam, jakieś sąsiednie sanie, także... Albo dobra, śniżkami ich. Bum, 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 bum. No i także jeśli chcecie więcej takich świątecznych... No dobra, tu jest jakiś dom, także... Dobra, tu nie ma drzwi, więc to... Dobra, naprawdę nie wnikam. Można na to... Nie, to śnieg, a nie dirt. Dobra, dajmy... Nie to. W sensie... O, to. Dajmy jakiś mały prezencik, tak żeby było spoczko. Na przykład diaksowy kilofik. Cyk. Także idziemy stąd. Bo... No i zostawcie tutaj subika, oczywiście. I łapeczkę, żeby było więcej świątecznych filmów. My tutaj wbijamy do kolejnego domu. Mam przez szybę, także sorry. Dobra, tak to zalepimy w sumie. Także dajmy tu jakąś fajną choinkę. Tak, żeby było spoczko.
dajmy tutaj jakieś prezenty. Jakieś takie fajne prezenty. No, dajmy nasz worek. Tak, weźmy coś. Prezent, o. Weźmy na przykład szczęście. Nie, no dobra, to akurat nie pasuje. Ale, aha, dlaczego mam dwie książki ze szczęściem w ogóle? Co te elfy mi dały? Jedwabny dotyk. Halo. No dobra, niech będzie jedwabny dotyk na siekierę. Niech sobie ktoś załączy. Dlaczego to jest killów? O nie, zniszczyłem choinkę. Dobra, nie, zaraz, to tak, to jest szczęście, tu damy killów, a tu damy łopatę, albo nie, siekierę z jedwabnym dotykiem. Dajmy choinkę, rozwieźmy tutaj jakieś lampki, żeby było fajnie, cyk, świetnie, dobra, no i no idziemy stąd. No, także co, może pójdźmy do kolejnego domu. Właśnie do tego, gdzie już tutaj zacząłem wbijać, że to tak nazwę. Dobra, teraz dajmy też jakąś fajną choinkę. Tylko, że tutaj muszę dać blok ziemi. Dajmy jakieś, no, coś takiego. O, tu udajmy dużo prezentów, bo jest duży dom. Niezniszczalność czy weźmy. Na motykę, a co? Co to dla mnie te prezenty? Nie no, żartuję, ale... Dajmy jakiś jeszcze tutaj mieczyk. Prezent, dajmy mieczyk. I jeszcze jeden mieczyk. Dobra, w sumie to łopatę. No i co my tu jeszcze mamy? Szczęście i wydajność. No to dajmy od razu. Na co innego se zęczątujemy. Dobra, to super, ale tu nie ma wyjścia, tu w ogóle podłoga jest nierówna. Nie wiem, kto ten dom projektował, ale chyba nie myślał. Ale chyba nie umiał projektować domu w ogóle. Nie no, tu na Święty Mikołaj nie ma się jak dostać, nie no, what? Nie no, dobra, jeszcze rozwieźmy lampy, tak żeby było ciekawie, o. Także, dobra. W ogóle, dlaczego tu nikogo nie ma oprócz jakichś zombiaków? To w ogóle jest takie trochę zastanawiające, ale... No dobra, nie wiem, może zrobię jakieś zakupy przedświąteczne. Dobra, a teraz... No a teraz to tak trochę bardziej na serio, bo... No bo to było ustawione oczywiście. No i tak bardziej na serio, to chciałem po prostu wam, z racji tego, że za niedługo będą święta, chciałem wam zaprezentować trochę tą mapkę, bo fajnie wygląda naprawdę ta mapka, więc będzie ona w opisie oczywiście, ta mapa. I tego resource packa, bo naprawdę ten resource pack jest przegenialny. To jest przegenialne, po co jakieś mody na choinki pobierać, skoro można takiego resource packa, który jest po prostu kozacki. I po prostu, no, chyba lepszego resource packa świątecznego chyba nie znajdziecie. Chociaż nie wiem, bo w sumie tylko tego znam. Ale według mnie to on już jest dobry. Przecież patrz, tu już nawet są bombki. W ogóle też ramki na przedmiot są fajne. Więc po prostu zrobiłem taki odcinek, żebyście zobaczyli, jak ta mapa wygląda. I żebyście widzieli, jak ten resource pack wygląda. To naprawdę dobrze wygląda. W sumie to chyba już go widzieliście, świąteczny odcinek z Kajca. Nie wiem, czy już go widzieliście, czy jeszcze nie. No jeśli wam się ten resource pack podoba, bo... No właściwie tyle, mamy tutaj jeszcze takie kowadło. No i w ogóle tak to wygląda. O, jeszcze zapomniałem, to jest tam. No, zapomniałem, jak to się nazywa, to jest... tak, ten kwiatek chyba, tego co wiem. I piecyk jeszcze jest w ogóle ciekawy. O, bo ma takie skarpety. Szkoda, że shulker boxy nie są prezentami.
Resource Pack jest w ogóle na wersję 1.11 i ta mapa jest w sumie, nie wiem, nie pamiętam już na jaką. A więc, jeśli wam się spodobał ten odcinek, ten fajny w sumie początek, no i ta mapa, bo jest naprawdę fajna, jeszcze tu mogę trochę polatać, o. No to zostawcie subika, bo chcę dobić 100 subów, bo na 100 subów będzie coś ciekawego, special, więc no po prostu im szybciej to zostawicie, tym szybciej to trzymacie to coś ciekawego. Także no co, ja wam dziękuję za oglądanie. W ogóle też może być taka fioletowa skrzynia. A nie, aha, no fajnie, także ja się z wami żegnam, cześć i do widzenia!